Zaczynamy tę karuzelę śmierci, ponieważ dzisiaj niestety przegram. Czuję w kościach. Przodu jeszcze nie nagrywasz. Czuję w kościach, czuję w mięśniach, czuję w zegarku, czuję w jajkach, że przegram. To jak nie nagrywam przodu? Co ty wiesz o nagrywaniu? Nagrywam wszystko, już 3 minuty się nagrywa i tak? To jest tak, bo tyle czasu zmarnowanego. No to zaczynamy. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Trzech Facetów. Krysztyn, dałeś intro, potem nie, będziemy nie dawaj intro, jestem smutny, ponieważ dzisiaj, jutro, znaczy dzisiaj i następnym odcinku toczą się losy naszego bycia albo nie bycia, to znaczy pierwszy mojego sezon i się kończy. Tak, a jak się coś kończy, to jest smutek, ponieważ... To się potem coś zaczyna. Nie, dokończmy na razie negatywny scenariusz, ponieważ ktoś musi przegrać. Niestety wiemy, że już przegranym jest Paweł i nic tego nie zmieni. Jest mi przykro. Ale teraz okaże się, czy Krystian zostanie wygrany, czy ja. I coś czuję po kościach. A jaka jest nagroda? Łokciach. Nie wiem, wymyśl sobie. Kościach, łokciach. Nie będę mówił, w jakim miejscu jeszcze ciała czuję, że przegram. W rowku. Krystian, dałeś intro. Ostatnio wygrał Paweł z tym zdobieniem, właściwie 4 Pablo Gratki, bo tu stoi, nie widać go. W każdym razie wybrałam to zdobienie na białym tle. To. Zobaczymy co dzisiaj. 3 moich kolegów, każdy z nich wybiera po jednym zdobieniu. Ja muszę najpierw wybrać jedno z tych zdobień, żeby je odtworzyć, a potem zgadnąć, kto wybrał jakie zdobienie. Tematyką dzisiejszą jest... Wybór od jednego instruktora, czyli mieliśmy do... Paweł dał nam zadanie wyszukać zdobień od Natalii Sielawy. Pozdrawiamy cię, Natalia, serdecznie. Pozdrawiam, Natalia. A więc a jest to... przegrzebaliśmy profil Natalii i wybraliśmy po zdobieniu. I jeden z facetów wybrał to zdobienie. Czyli latające pieczątka albo jakaś naklejka. A jak było malowane, no to komplement, wiadomo. No, następne. Nie ma edyta następnego. No musi być, jest 3 kolegów, musi być następne zdobienie. Tu mamy kotka, dobra. I jeszcze następne? I listeczki. Wszystkie fajne. Prześlij mi to tutaj, ja sobie to pooglądam i wybiorę. I zaraz powiem, które wybrałam. Nie możesz wybrać z tamtego miejsca, ponieważ... No nie, bo tu nie widzę, bo mi się odbija lampa. Muszę, wiesz, tyle to trwa przesyłanie. No to przesyłaj. Dobra, a few moments later. Uwaga, Krystian, wysyłam ci. Jakie masz oczekiwania wobec edyty? Wiesz co, moim zdaniem to jest chyba najdziwniejsze pytanie, jakie sobie zadajemy przed każdym tym odcinkiem, no bo wiesz, wybierając to zdobienie możesz mieć jedno oczekiwanie. No edyta, zmaluj go, co będę miał punkt. No i myślę, że od kilkunastu odcinków z tej serii, no moje oczekiwanie się nie zmieniło. Moje oczekiwania wobec edyty są takie same jak pana Pawła. Wystarczy, że wybierze moje zdobienie i wszystko jest super. Ale oczekiwania mam również wobec widzów, aby oglądali, łapkowali i komentowali odcinki, ponieważ wzór na pokonanie algorytmu YouTube'a prezentuje się następująco, co oznacza, że im więcej łapek, im więcej komentarzy, im większy watch time, tym więcej osób wygrywa. A statystyki z ostatniego odcinka prezentują się następująco. Dzięki temu wygrywa tyle osób. A ty chcesz wygrać kurs One Stroke za złotówkę? Proszę bardzo, już ci pokazuję, co wystarczy zrobić. Już wszystko przedstawiam. Popatrz, jak to robią inni widzowie. Malujesz zdobienie, wrzucasz na Instagram, oznaczając hashtagiem KuloYT i tym prostym sposobem masz szansę zgarnąć kurs miesiąca One Stroke za złotówkę. Jak oceniam swoje szanse? Nie wiem, czy to zdobienie będzie zbyt trudne. Nie wiem, czy to będzie miała dzień, więc szanse oceniam swoje pół na pół. I teraz nikt nic nie widzi, tylko Edyta widzi sobie fajnie, więc... No dobra, no to Przemku, jak ty tak marudzisz i cię to tak boli, no to przejeżdżaj mi. Następne. Sama se przejeżdżaj i se powiększaj. A nie wiem, czy za daleko nie pojadę. Nie możesz za daleko pojechać. A, to jest sposobnym. Dobra. Tak. Co tak jeździsz tym motorem? Pamiętaj, życie może być długie, może być krótkie. Czy do zdobienia, czy do pędzelka, czy do produktu. Co by mi tu pasowało do mojego klasera?
wrażenie, że muszę przygotować przemoc. Edyta, pozostało ci 11,5 sekundy. Dobra, te wybieram, bo 11,5 sekundy do wyboru. Czy jesteś pewna? No, muszę zabawić się Filipa Heizera. Dam ci 3 sekundy i upuszczę ten telefon. Dawaj, no nie wierzę. Sprawdźmy, czy jesteś słowna. Nie chcę mi się płacić za twój nowy telefon. Czy jesteś, aby na pewno pewna, że wybierasz Dobra. To zdobienie? Dzisiaj maluję flamingi, czy co to tam jest, jakieś ptoki. Gotowa, Przemysław, pokaż swoją pracę. Edyta. Jestem ciekawa, jak ci wyszło. Prawie się zabił. Chodź. Edyta. Bardzo mi się podoba to zdobienie. Niektóre umysły, ją nie zrozumieją. Niektóre umysły powiedzą, że jest słaba. Daj mi że to jest słaba. W tym zdobieniu jest naprawdę ukryta głębia. Trzeba wytężyć zmysły, tak samo jak idziesz do galerii sztuki. Może nie zmysły, a... A co? To nie, chyba nie są zmysły. To chyba bardziej chodzi o coś bardziej wewnątrz. To właśnie to trzeba wytężyć. Trzeba wziąć się łyka kawy, ugryźć ciastko, pogadać ze sąsiadką, panią, która przyjdzie na wernisaż, pokontemplować, rzucić robimy, tu słowem, czyli rzucić tam robimy słowem. Wernisaż twoich prac. Proszę bardzo. I tak zachowuje się typowy człowiek, który nie rozumie sztuki. Piękne, nosiłabym. Zrobisz mi taki wzorek na paznokciu? Teraz pięknie stanie się dopiero wtedy, w tym momencie, w którym ci o tym opowiem. A tu jest waleń nawet, patrz. Tu jest chmurka, tu jest waleń. Tu jest płaszczka. Tam są 4 ptaki. To są 2 delfiny. Tam są 4 ptaki. To gdzie mają skrzydła? Dlatego powiedziałem, musisz wytężyć zmysły. Masz zmysł wyobraźni? Ja więc tak, tu delfina, tu walenia, tu płaszczkę, tu 2 małe delfinki. To już ci mówię, gdzie jest jeden ptak ukryty. Gdzie? Tu jest jego ogon. To jest ogon? Tak. To wiesz, gdzie jest reszta? Poza. Pokaż, gdzie. Muszę sobie wyobrazić. A patrz, gdzie go szukałaś? To jest drugi ptak, tak? Ogon drugiego ptaka. Nie, to jest głowa, Edyta. Głowa. A. I tu pod spodem też jest ukryty ptak. Za chmurą. Za chmurą! Bo to jest abstrakcja. Ten ptak jest za chmurą. Edyta, widzisz tu różowe niebo? Widziałaś kiedyś różowe niebo? Tak. A widziałaś kiedyś obłoki w kształcie takich pięknych kryształów? To jest abstrakcja. Po prostu to jest moja wyobraźnia na temat tego, jakie niebo może być w innym wymiarze. Bardzo jak ładnie. W Ricky i Mortim na przykład. Nosiłabym oba. No nie znalazłaś 4 ptaków, więc oddaj moje zdobienie. 3 znalazłam. I 4 widzę tutaj. Tu. 4 jest tu. Tu jest 1, 2, 3 i 4. I teraz popatrz, gdybyśmy poszli na wernisaż z moim zdobieniem i z twoim zdobieniem, gdybym zrobił opis taki, jak zrobiłem tobie i ty byś zrobiła opis, jak widać tutaj, to jak myślisz, nad którym zdobieniem ludzie by bardziej klaskali brawo i mówili, nie mam pojęcia. Ale temu tam główka pracuje, ten to tam ma w tej dyni pod tym deklem, no nieźle na zapytajmy na może widzów. Bo jest ich tutaj dość sporo. Może zrobimy taki, Paweł, wernisaż internetowy, który ci się bardziej podobał. Zrobimy taki post na Facebooku. Wersja Edyty, opiszemy to? Wersja Przemka, gusta są różne. Mi się na przykład bardziej twoje podoba. Mi też się bardziej podoba moja Edyta. No. Dobra. Niestety do klasera nie wejdzie, Przemku. No bo byłaś na początku nieuprzejma. To spowodowało, że nie wziąłem twoich produktów. Co z kolei spowodowało, że wymyśliłem taką sztukę, więc jestem na plus. Bo główka bardziej bardzo popracowała. Ładnie pasuje. Zaangażowałem twój umysł, trochę bardziej się pobawiłaś. I teraz przychodzi moment na ten gorzki
Werdykt. Zamknij oczy, Dytko, bo to jest od momentu od zamykania oczy. Widywania. A, przewidywałem, że wygram. Więc spoko. Dobra, skąd ale czekaj, zamknij oczy jeszcze. Zamknij oczy jeszcze. No przecież mam zamknięte. Przed jeszcze muszę dać. Edyta, kto namalował to zdobienie, bo tak już jest. Już mogę patrzeć. Ta. To? Kto no namalował? Natalia Sielawa. Brawo! Jeden punkt dla ciebie. Ciekawe, czy będziesz równie bezkutliwa w odnanięciu osoby, która wybrała to zdobienie. A mogę zobaczyć trzy na raz? Już widzę trzy. Znaczy, po jeszcze te następne? Ciężej. A jeszcze może ci wysłać na Messengera. Kota wybrał Krystek. Dlaczego? Opisz w trzech zdaniach. Bo Krystek to taki kot jest. Pierwsze zdanie. I lubi żółty kolor. To drugie zdanie. I lubi ser jeść. Bo to chyba ser jest. Dobra. I Krystkowi się tak ogon zawija. To jest Krystek. To wybrał Paweł, bo Paweł lubi zielone. Czyli dwa razy uległaś potędze sugestii. Czemu? No a to przypuszczam, że ty wygrałeś. Dlaczego to wybrałem? Bo ty jesteś taki flaming różowy. To nie jest flaming. Ale wygląda na flaminga. Bardzo. Dobra. Jest ombre. Możemy przyjąć, że zadziałała zasada pierwszeństwa, bo pierwsze to zdobienie ujrzałaś, to wybrałaś? Nie sądzę. Nie sądzisz? Nie sądzę. Czyli dobra. Paweł? Paweł, Kryszczyn, Przemek. Oj, chyba wszystkich odgadnęłaś, mi się wydaje. Ja bym bardzo chciała, chociaż zamknij raz, oczy. Tak, raz za święty czas tak wszystkich zgadnąć, kto to wybrał. Najpierw cię zaskoczę tym zdobieniem. Czy to świadczy o mnie, że tak mało was znam, że w ogóle nie umiem zgadnąć, kto jakie zdobienie wybrał? Nie, to świadczy o tym, że wulkan Etna dopiero produkuje pierwiastki, które dopiero dotrą do twojej głowy, aby uzmysłowić ci, że nas dobrze znasz. Nie wiem, co to znaczy, ale... Naćpałem no się tym nie, klejem Przemek jest kotem. Do malowania. Przemek wybrał kota. Przykro mi, że nie wybrałaś mojego zdobienia, a to oznacza, że przegrałem, więc muszę pogratulować Krystianowi. Gratulacje, Krystian. Przez zamknięte zęby ci gratuluję. A czemu Krystianowi? No bo już wyprzedził tyle punktów, że już nie mamy szans, że jestem. Muszę zadowolić się drugim miejscem, muszę patrzeć na jego dupę od dołu. Ze z drugiego stopnia w podium. A jestem ciekawa. To Krystian, nic nie wygrałam. Nic nie zgadłam. Czyli od Pawła wybrałam. Właśnie sobie uświadomiłem, że jeszcze mam szansę. Bo nie wybrałaś Krystyna zdobienia, myślałem, Pawła że to Krystyna wybrał. Wybrałam. Chodź pokaż ten taniec! To musi być nagrane! No poważnie. Tego się nie da odtworzyć. Gratulacje, Pawlo. Jeszcze masz szansę? No nie masz. Gratulacje! Kurde, tak ci się tutaj poszczęściło, że jesteś podczas nagrywania. Pomieszałem się, myślałem, że to Krystian wybrał, ty. No to ty wybrałeś, Pawlo. No dobra, pięknie. To jeszcze masz szansę, Krzysztof, jeszcze ci nie patrzę na dupę. Jeszcze może być remis. W życiu bym nie pomyślała, że tak to jeszcze możemy stanąć nie? razem, wspólnie na podium, choć następne zdobienie jest... Dobra, nieważne. No dzisiaj nie udało mi się zgadnąć. No trudno, życie zdarza się. Ale wybrałam bardzo ładne zdobienie, które mi tu się bardzo ładnie komponuje z całością. No, prezentuje się na pewno lepiej niż obecna tabela wyników, w której moja pozycja nie jest już tak stabilna jak wcześniej. Gratulacje, panie Pawle. No, a ty napisz w komentarzu, czy zgadłeś, czy tak jak ja nie zgadłeś. Kto jakie zdobienia wybrał? Wiesz co, postanowiłem, że będę szlifować dalej swój talent. To jest mój pierwszy wiersz, to jest mój drugi wierszyk. Wiersz, no teraz już bardziej rozbudowany, bo jest trochę dłuższy od poprzedniego, więc wiesz, gdyby tam były jakieś błędy językowe, bądź jakieś błędy stylistyczne, fonetyczne, cokolwiek, cię przepraszam. Ja dopiero jestem początkującym artystą, początkującym pisarzem, dopiero jest to mój drugi wiersz, więc może wiesz, przejdźmy do recytacji. Latające w chmurach ptaki wybrałem. Czy to oznaka, że łatwego zwycięstwa się spodziewałem? Prawda, Edyto, jest taka, że wygram dopiero, gdy wybierzesz mojego ptaka. Dziękuję bardzo. To żegnamy się i zapraszamy do następnego odcinka. Razem z Przemysławem i Pawłem gdzieś tam w tle. No tak! Ciao!